Dlaczego kibiców Tottenhamu nazywamy kogutami? Skąd młoty wzięły się w herbie West Hamu i jak to się stało, że skazanie małpy na powieszenie uznajemy za symbol jednego z klubów? Pierwszy film o przydomkach drużyn z Anglii cieszył się naprawdę dużą popularnością w kraju, gdzie futbol ma swoje korzenie, aż roi się od ciekawych historii związanych z pseudonimami klubów. Witajcie, z tej strony Konrad Szymański. Tym razem wybrałem dla Was kilka popularnych nazw, ale znajdziecie też takie, które kompletnie Was zaskoczą. Podczas oglądania Premier League przyzwyczailiśmy się do określania drużyny West Hamu młotami, czyli z angielskiego The Hammers. Wzięło się to oczywiście od młotów osadzonych w herbie klubu, nawiązujących do miejsca pracy. Taki wizerunek zespół ma już od końcówki XIX wieku. Mało kto jednak wie, że kibice West Hamu częściej w rozmowach między sobą używają określenia The Irons, co jest skrótem od pracowników huty. Klub wywodzi się bowiem z funkcjonującej od 1885 roku huty żelaza i stali w dzielnicy West Ham. Do 1900 roku drużyna nazywała się Thames Iron Works, natomiast krótsza forma to właśnie The Irons. Zostając przy tematyce zakładów pracy znajdujących się blisko stadionu, nie można pominąć Evertonu. Piłkarzy tego klubu nazywa się w Anglii The Toffees, czyli po prostu Toffee. Między kibicami krąży kilka legend na temat tej nazwy, ale najpopularniejsza z nich jest związana z przenosinami na Goodison Park w 1892 roku. Stadion położony był nieopodal manufaktury słodyczy zwanej U-Matki Noblet. Popularnym smakołykiem do nabycia w tym miejscu były miętówki Everton. Fani piłkarskiej drużyny tłumami odwiedzali sklep ze słodyczami, a ich ulubionym produktem były właśnie te cukierki. Symbolizują wspólnotę kibiców i przywiązanie do barw Evertonu. Pseudonim Wolverhampton Wanderers, czyli wilki, pochodzi z użytego w herbie zwierzęcia. Skąd jednak tam się wziął? Wszystko za sprawą nazwy miasta założonego ponad 1000 lat temu. Osadę w tym miejscu utworzyła Lady Wulfruna, a staroangielska nazwa miasta oznacza dosłownie miasteczko Wulfruny na wzgórzu. Fonetyczne podobieństwo imienia na stałe utożsamiło mieszkańców tego miasta, a także kibiców, jako wilki. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że jestem sympatykiem Tottenhamu, o czym świadczy chociażby ta piłka za moimi plecami, ale co sprawiło, że dziś możecie nazywać mnie kogutem? Piłkarzy Tottenhamu w Anglii nazywa się Spurs, czyli ostrogi. Początki tej nazwy sięgają czasów założenia klubu. W 1882 roku nastoletni krykieciarze postanowili założyć amatorski klub piłkarski nieopodal Tottenham High Road. Nazwali swój zespół Hotspur FC, ale jako że w okolicy istniał konkurencyjny London Hotspur, postanowili dodać drugi człon. Ostatecznie przyjęto miano Tottenham, który nawiązuje do północnej części Londynu, stanowiącej niegdyś teren wioski należącej do człowieka o nazwisku Totta. Nazwa Hotspur pochodzi natomiast od Harry'ego Hotspura. To postać będąca bohaterem sztuki Williama Shakespeare'a pod tytułem Jerzy IV, część pierwsza. Harry był odpowiednikiem żyjącego w późnym średniowieczu rycerza należącego do arystokratycznego rodu Sir Henry'ego Percy. Członkowie jego rodziny byli niegdyś właścicielami ziem, na których powstał klub. Bohater wykreowany przez Shakespeare'a nosił taki przydomek ze względu na częste używanie ostróg w czasie jazdy konnej. Mamy więc ostrogi, ale skąd w herbie Tottenhamu wziął się kogut? Walki tych zwierząt stanowiły bardzo popularną rozrywkę. Aby pojedynki były jeszcze ciekawsze, przy samych łapach zakładano im miniaturowe ostrogi. W 1921 roku władze Tottenhamu postanowiły więc połączyć obie te historie i umieścić w herbie koguta stojącego na piłce. Na cześć Harry'ego Hotspura, który podobnie jak koguty był kojarzony z ostrogami. Nie ma ostatecznego powodu, dla którego Bolton Wanderers są znani jako The Trotters. Istnieją trzy teorie, więc możecie po prostu wybrać ulubioną. Prawdopodobnie najmniej interesującym powodem sugerowanym przez niektórych jest to, że trotting ze staroangielskiego oznacza wędrowanie. Byłoby to zgodne z drugim członem nazwy drużyny Wanderers. W takim tłumaczeniu The Trotters byliby więc wędrowcami. Inna teoria mówi, że trotterem w lokalnej terminologii jest żartowniś, który urządza drwiny z osób spotkanych na ulicy. W tym przypadku zawodnicy Boltonu są więc żartownisiami. Trzeci przykład. Trotting oznacza kłusowanie. Jeden z terenów użytkowanych przez klub znajdował się obok chlewni. Powodowało to, że gracze musieli kłusować przez stada świń, aby odzyskać piłkę, jeśli przeleciała za ogrodzenie. Zawodnicy Boltonu mogą więc być kłusakami.
Założę się, że nikt z Was nie spodziewał się teraz zobaczyć mnie w koszulce Bernmouth, ale oprócz tej koszulki mam też ze sobą takie oto ciasteczka. Zapytacie mnie, Konrad, po co ci te fanty? Uspokój się. Mianowicie na drużynę Bernmouth powiemy wisienki, ale w Anglii jest też drużyna, którą możemy nazwać ciasteczkowi chłopcy. O tym, skąd wzięły się te przydomki, dowiecie się w materiale bonusowym na moim Instagramie. Link do niego znajdzie się na dole w opisie filmu. A teraz pora na małpi przydomek. Jedną z najbardziej pokręconych historii jest natomiast geneza pseudonimu drużyny Hartlepool United. Nazwa Monkey Hangers, czyli z dosłownego tłumaczenia wieszacze małp, wywodzi się z legendy z początku XIX wieku. W czasie wojen napoleońskich u wybrzeży Hartlepool rozbił się statek. Miejscowi rybacy odnaleźli wrak i znaleźli jedynego ocalałego, cyrkową małpkę ubraną we francuski mundur. Miejscowa ludność nie znała wówczas takich zwierząt, dlatego po debacie stwierdzono, iż na pewno jest to francuski szpieg. Małpa została uznana winną zbrodni przeciwko koronie brytyjskiej i skazana na śmierć przez powieszenie. Stąd wieszacze małp. Dziś u wybrzeży Hartlepool możemy natknąć się na pomnik wspomnianej małpki. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka o przydomkach klubów z Anglii, to zapraszam Was na kanał. Był to chyba pierwszy odcinek w ogóle na kanale, także zachęcam do zapoznania się. Znajdziecie też również inne państwa, inne kraje, inne przydomki, także to też możecie sprawdzić. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapy w górę. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.